W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak stworzyć to potężne Imperium Sardynii-Piedmont, które powstało z tego włoskiego księstwa Sabaudi. Udało mi się to osiągnąć dzięki odpowiedniej strategii, jak i ideom, o których więcej w dalszej części tego materiału. Witam imperialistów, tutaj Lukas! Sabaudium na początku mamy naprawdę sporo do robienia naszymi dyplomatami, a mamy ich tylko dwóch. Bardzo ważne jest zdobycie sojuszu z Austrią i w tym celu przyda nam się odpowiedni przywilej religijni dyplomaci. Dodatkowo możemy wesprzeć się odpowiednim doradcą, jeżeli go mamy, z dyplomatyczną reputacją. Zawiązuję royal mariaż z Austrią, a sojusz wezmę za chwilę. Drugi bardzo ważny sojusz to papież. Im lepsze relacje z papiestwem, tym więcej wpływów będziemy dostawali w kurii. O, tutaj jest to napisane. Trzeci sojusz zawieram z Francją. Tutaj mam szczęście, bo nie ma na rywalu Austrii. Niestety Francja rywalizuje w Kastylię, przez co z nią sojuszu nie wezmę. A szkoda, bo Hiszpania mogłaby mi pomóc w podbojach Królestwa Aragonu. Co widać później w lewym drzewku w misjach. Rywali nie ustanawiam w pierwszym miesiącu. Niech najpierw wyklaruje się sytuacja na świecie i dopiero wtedy sam podejmę działania dyplomatyczne. Wróćmy do stanów społecznych. Wybieram wszystkie monarchy points, wszystkich tańszych doradców oraz ten przywilej, który pozwoli nam wysyłać decyzją delegację do papieża. Dodam to jeszcze więcej wpływów papieskich. U szlachty wbiorę Strong Duchess, bo startowo mamy dwóch wasali. Przyda nam się też supremacja nad koroną, jak i szansa na lepszego generała, bo jednak czeka nas więcej wojen w tej kampanii. I to w zasadzie od początku. Umieszczam, biorę pożyczki, ekonomiczną wolność oraz wsparcie do podatków. Wykonuję sztuczkę na tańszych doradców, priorytet ma doradca militarny. Na koniec odbieram również ziemię. Mamy całkiem dobrego władcę, niestety następca jest beznadziejny, dlatego powiedzmy, że spadł z rowerka. Po pozbyciu się następcy wprowadzą przywilej zwiększający nasz prestiż. Na początku kampanii, jak widać, mam sporo szczęścia, ponieważ Burgundia decyduje się nie postrzegać mnie jako rywala na arenie międzynarodowej. Szczerze mówiąc, to naprawdę sporo szczęścia. Trochę się jednak bałem, że straciłby mój sojusz z Francją. A ty, drogi widzu, jak byś postąpił? Brałbyś sojusz z Burgundią i polował na Unię Personalną, czy jednak wolisz sojusz z Francją? Rekrutuję też moją armię do limitu i początkowo przez 2 lata nie zamierzam toczyć wojen, więc wyłączam forty i zmniejszam utrzymanie wojska. Niespodzianka! Francja bardzo szybko zerwała sojusz z Prowansją, dlatego od razu Prowansję ustanowiłem moim rywalem. Genua również, a ostatnim rywalem będzie Milan. Postanowiłem trochę zaryzykować i zawrzeć sojusz z Burgundią, no bo kto nie ryzykuje, to wiecie, zabawy nie ma. Poza tym mam tu pewną misję dotyczącą Burgundii. Wracając do misji Sabaudi. Niestety żadna z pierwszych misji, które mamy do wyboru, nie daje nam roszczeń terytorialnych, przez co nie możemy szybko toczyć podbojów. Dlatego wysyłam moich dyplomatów do Genui oraz Prowansji. Rada przy moim królu ostatecznie na ten moment wygląda tak. Tak, zdecydowanie wolałbym podatki. Potem wykonałem kilka decyzji narodowych, zwłaszcza poszukałem wpływów u papieża. A ty, drogi widzu, możesz poszukać gorących promocji na gry na Enebie, linki jak zwykle w opisie. Polecam, Lukas. Generała od szlachty również bardzo dobrego dostałem. Szczerze, nie spodziewałem się, że uda mi się zdobyć te wszystkie sojusze. Z mojej armii wyrzuciłem całą konnicę, nie będzie nam ona przecież potrzebna, a tak naprawdę po prostu była za droga. Odpowiedziałem też na wezwanie do wojny po stronie Francji, w sumie dla mnie to bardzo dobrze. Niech moi wasale idą toczyć tą wojnę za mnie, a ja skupię się na Prowansji, bo niestety Genua zawarła bardzo mocny sojusz, przynajmniej na początku. Wysyłam roszczenia do tej prowincji, nie mam żadnego pojęcia, jak się to wymawia, dlatego do tej prowincji, bo jej zdobycie będzie mnie kosztowało mniej warscora. A jest najdroższa z tych dwóch, do których mogę wysunąć roszczenia. Wojnę wypowiadam od razu Prowansji. Po wysunięciu roszczeń moich dyplomatów wysłałem do poprawienia relacji z Burgundią, a później pewnie i z Francją. No nie, muszę lecieć bronić mojego wasala, on został tu za atak. Ale sfrajerzyłem, ale sfrajerzyłem. No dobra, za drugim razem się udało. Piękne zwycięstwo. Na miejsce poległych zatrudniłem wolną kompanię. Nie, z papieżem nie chciałem zadzierać. Na moje nieszczęście papiestwo oraz Burgundia również zaatakowały Prowansję. Nawet Brytania. Po upadku stolicy mi pozostało tylko jedno. Nie uczynienie Prowansji moim wasalem, bo to skończyłoby się dość ciężkimi wojnami, powiem szczerze, i nie chciałbym je stoczyć. Dlatego zająłem tylko te 3 prowincje, upokorzyłem mojego rywala oraz wziąłem od niego mnóstwo pieniędzy. Nowo zdobytych terytoriów nie przyłączałem jednak do siebie. Prowansja i tak za chwilę przestanie istnieć i wtedy ją wypuszczę ponownie jako mojego wasala. Po krótkim czasie musiałem poświęcić mój sojusz z Austrią na rzecz sojuszu z Burgundią. Wiem, to trochę kontrowersyjne. I chwilę później Prowansja przestała istnieć, a ja nie mogłem jej wypuścić, bo jeszcze toczyłem wojnę z Anglią. Wykupiłem u papiestwa odpuszczenie grzechów, bo to mocno wpływa na relacje z papiestwem. Jakoś lubili moje pieniążki. Dotarły do mnie straszne wieści. W Milanie obalono monarchię. Przecież nie mogłem pozwolić na to, żeby władza nad tak bogatym regionem przeszła w ręce demokracji. Dlatego postanowiłem interweniować i przywrócić tam monarchię. Jako że nowy papież był trochę stary, pochodził z Francji,
zdecydowałem się zainwestować w mojego kandydata. Od pozostałych uczestników wojny pozyskiwałem fundusze inwestycyjne na rozwój mojego kraju, a od samego Milanu zdobyłem prowincję Nowara, jak i ich stolicę. Niestety nie starczyło mi środków, żeby przywrócić monarchię w tym kraju, mimo moich dobrych chęci. Na pierwsze idee zdecydowałem się wybrać idee dyplomatyczne, chociaż dobrą alternatywą mogłyby tutaj być idee szpiegowskie, jednak Sabaudia stoi poprawianiem dyplomacji. No i niestety sojusz z Burgundią długo się nie utrzymał, bo zażądała moich terytoriów. Szkoda. Na szczęście sojusz z Austrią łatwo było przywrócić. Moim priorytetem było teraz po pierwsze integracja moich wasali oraz zdobywanie punktów wpływów u moich dwóch sojuszników, Francji oraz papiestwa, aby odzyskać terytoria Prowansji. Ponieważ Prowansja w swoich misjach ma bardzo potężną misję, która powoduje, że Prowansja dostaje roszczenia terytorialne na cały Neapol jako swoje kory narodowe, jeżeli będzie miała 100 punktów developmentu. No trochę mi brakuje tutaj. Oh my god, ile tu rzeczy się dzieje? Bardzo ciekawe, Francja zaatakowała Burgundię. Jednocześnie, jak zwykle w marcu 1460 roku, ma miejsce Shadow Kingdom, podczas którego włoska część imperium będzie decydowała, czy chce opuścić to imperium. Tymczasem integrowałem obszar Genewy, zjednoczyłem też region Piedmontu i póki mam sojusz z cesarzem, zdecydowałem się pozostać w imperium. Na szczęście większość moich sąsiadów tego nie zrobiła, w zasadzie wszyscy. Bla bla bla, dużo czytania. Serce naszego księstwa jest jednak w Kambrii. Kultura oktańska stanie się naszą główną kulturą. Albo jakoś na odwrót. Nieważne, mamy właściwą kulturę do spełnienia tej misji narodowej. Papiestwo poprosiłem o zwrócenie Avignonu dla Prowansji. Oczywiście się zgodzili. Dzięki czemu przejąłem już cały region Prowansji. I dało mi to mnóstwo roszczeń terytorialnych do południa Francji, z których i tak nie skorzystam. Jakie to smutne. Postanowiłem wykorzystać okazję i zdobyć Roussillon dla Prowansji. Na szczęście dzięki działaniom mojej dyplomacji wszystkie podboje były usprawiedliwione. Przy okazji może uda mi się zdobyć Sardynię oraz może coś na Sycylii. Mam wrażenie, że coś Burgundia się zmniejszyła. I to bardzo. Moje włości troszeczkę się poszerzyły po wojnie z Aragonem. Przy czym Katalonię wypuściłem jako kolejnego mojego wasala. 3 prowincje Sardynii przekazałem natychmiast Prowansji i rozpocząłem moje przygotowania do inwazji na Tunis. Po osiągnięciu splendoru moje podboje stały się bardziej usprawiedliwione. Na razie musiałem trochę przystopować tak czy siak z podbojami w regionie Włoszech, jak i z krajami katolickimi. Tak z 10 lat dyplomacja robi swoje. Jako, że mam czas, to poprawiam teraz relacje z pomniejszymi księstwami włoskimi, a nuż której zgodzi się być pokojowo naszym wasalem. Tym bardziej, że nasza dyplomatyczna reputacja właśnie bardzo wzrasta. Polecam też zaufanie Francji wobec nas. Rozbiory Burgundii też trwają najlepsze w międzyczasie. Rozbuduję warsztaty w każdej naszej prowincji, gdzie się to opłaca. Czas na starcie o Tunis i posiadłości w Afryce. Jak widzicie, w moim flocie mam ciężkie okręty, co powinno sobie poradzić z tymi galerami. Chyba poradzicie sobie? Poradzą sobie. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, ale mam kolejną okazję. Powstało kilka nowych republik, a Genua nie przegrała żadnej wojny. Jak do tego doszło? Tajemnica, której pewnie nigdy nie rozwiążemy. Desan. O, tu. I teraz dosyłam tutaj więcej armii. W ostatnim momencie bunt na Mali. I udało się, jesteśmy papieżem. To nam daje masę bonusów, o które warto zawalczyć. Moim drugim celem podbojów zaraz po Tunisie będzie Tlemcen, dlatego ogłaszam krwiętą krucjatę na niego. Jako papież mogę robić takie rzeczy. Jako papież wydałem bullę papieską, która zmniejsza nam koszty kurii o 50%. Które tutaj są. Na chwilę musiałem wrócić do macierzy, bo ktoś mi chciał zdobyć Prowansję. Mam nadzieję, że zdążę. Oczywiście, że nie. Od Tunisu podbijam naprawdę dużo. I prawie nikogo to nie obchodzi. Ale wyliczone. Po podbiciu większości terytoriów Tunisu. Przekazuję też część nowo zdobytych prowincji Prowansji. Ale nie za dużo. Tylko tyle, żeby mieli 100 punktów developmentu. Już prawie. No i wreszcie Prowansja stworzyła kory na Neapol, co oznacza, że możemy to wszystko odbić. Muszę tylko jakoś rozegrać sojusz Neapolu i Francji. Chyba mam okazję. Tak. No ale teraz mogłem już wezwać moich sojuszników do tej wojny i niech oni odwalą za mnie całą robotę. Jeszcze więcej czytania. W międzyczasie wasalizuję Cypr. Wojska Florencji oraz Luki są w tym momencie na Sardynii i już nigdzie indziej nie pójdą. Szybka inwazja. Wyzwalam Neapol. Świata to nie obchodzi. A sam Neapol pozostał w Siennie. Czego nie rozumiecie. I zaraz po tych podbojach rozpoczynam proces integrowania Prowansji do nas. Zajmie to mniej więcej 12 lat.
W tym samym czasie wybrałem kolejne idee. Będą tu humanistyczne, ponieważ znakomicie wpłyną na nasze zdolności poprawiania dyplomacji na całym świecie. Nałapałem też bardzo dużo wasali. Z jakiegoś powodu nagle wszyscy się zaczęli godzić na bycie moim wasalem. Można wręcz powiedzieć, że przesadziłem i to bardzo. Ale że nawet Luka? Ile krajów chce tą Genuę? No nie powiem. I szczerze mówiąc, ja też jej chcę. A jako, że się świat już trochę uspokoił moimi podbojami, to ruszam sam na ich podbój. Tylko dlaczego Litwa gwarantuje niepodległość tutaj? Tego się nie spodziewałem. To jest naprawdę długa droga z Litwy do mnie, no ale idziemy tam. Wilno bardzo szybko padło, ale z jakiegoś powodu Litwa wciąż chce walczyć, ale już po Litwie. Niestety większość pieniędzy poszło do moich sojuszników. Genua podbita i teraz tam zaprowadzam swoje rządy. Bardzo powoli. W międzyczasie nawracam też prowincję w Tunisie. Co prawda chwilowo idzie to naprawdę bardzo powoli, ale za chwilę nasze idee zostaną rozwinięte. A po rozwinięciu humanistycznych to tak naprawdę już nie będę musiał nawet tego robić. Od Francji zwrócę sobie niestety tylko i wyłącznie jedną prowincję. Szkoda, nie wykorzystam pozostałych roszczeń, ale realnie za szybko integrowałem Prowansję. Integrowaliśmy Prowansję i muszę przyznać więcej różowego. I w sumie byłby to prawie idealny moment na opuszczenie Świętego Imperium Rzymskiego. Prawie idealnie, bo jeszcze muszę się pozbyć sojuszu kastylijsko-austriackiego. Wykorzystałem też okazję do zniszczenia mojej armii, wypowiedziałem wojnę bez przygotowania, ale nie. Florencja nie ma sojuszników, a ja to wykorzystam. No i teraz wykonaliśmy kilka naszych misji, tylko ja wcześniej wykonałem również wszystkie te misje, więc no trochę poruszyliśmy ziemi i nieba. I powiem szczerze, na co komu Unia z Neapolem, kiedy ma się Prowansję obok? Po nawróceniu prowincji w Tunisie zamierzam przynajmniej niektóre z nich dołączyć do kompanii handlowej, zwłaszcza te, które mają bonusy do handlu. Resztę niekoniecznie. Nie, jednak nie podbiję Florencji, trudno, ale wypuszczę dwa kraje na wolność, bo mogę je uczynić moim sojusznikiem, a następnie wasalem. Zdecydowanie zamiast casus belli na Florencję, wolę poprawić relacje ze wszystkimi krajami dookoła. Następnie dokańczę wszystkich moich wasali naraz, oprócz ostatniego jego zacznę integrowanie zaraz na sam koniec. Leonardo da Vinci u mnie się pojawił. Jak miło. Nadszedł już ten moment, żeby przygotować się do wojny z Hiszpanią. Dlatego pozbawmy jej wszelkich sojuszników. O, mogę jeden raz. Chyba będzie wojna z papiestwem. Może sama Francja nam wystarczy w tej wojnie. Na szczęście wykupiłem odpuszczenie grzechów, więc papież powinien mi odpuścić. Myślę, że też jest to dobry moment, żeby wreszcie opuścić cesarstwo. Co prawda wkurzy to obecnego cesarza, ale teraz niezbyt mnie to już obchodziło. Zadziała się burgundzka sukcesja i te wszystkie trzy prowincje na krzyż trafiły do Austrii. Ofensywa Francji chyba przebiega nam po myśli. Mam nadzieję, że Luka nie odpuści tej prowincji, bo ona musi być moja. Jeżeli będzie ją miała Francja, to w sumie bardzo źle. Osiągnąłem już na to szczęście tyle prestiżu, że mogę ogłosić, że wreszcie już nie jesteśmy księstwem Sabaudii, lecz królestwem. Dzięki temu mogę podbijać więcej. Margrabi nie idzie mi za dobrze. W Neapolu też nie. Czas wyzwolić pomniejsze kraje od papiestwa. Naprawdę nie wierzę. 100 punktów agresywnej ekspansji i nikogo to nie obchodzi. To pewnie dlatego, że podbiłem już większość Włoszech. Narodził się kolonializm, a Siena stała się naszym wasalem. Zaczyna mnie już trochę męczyć to rolowanie moimi doradcami dyplomatycznymi. Dosłownie co miesiąc zmieniam z dyplomatycznej reputacji na poprawianie relacji, żeby szybciej obniżać agresywną ekspansję. Ciekawe. Nie no, Portugalii bardzo szybko udaje mi się wyjąć z tej wojny. Nie no, sojusznik francuski jest dużo wart. Po prostu chodzi i niszczy wszystko, co ma Hiszpania. A dużo im armii nie zostało. Dlatego pozwoliłem sobie już na obleganie całej Hiszpanii. Wojnę z Kastylią kończymy totalnym zwycięstwem, zdobywając Aragon i naprawdę nikogo to nie obchodzi. Tak, Królestwo Aragonu jest moim nowym wasalem. A ja teraz cyk, cyk, cyk. I tego się nie spodziewaliście, ta Lifala również będzie dla nas. Chociaż nie, szkoda na to marnować slota. Bo tą kopalnię złota muszę zdobyć dla siebie. Więc znowu złapałem bardzo dużo pomniejszych wasali, których integruję za 10 lat. Można powiedzieć, że basen Morza Śródziemnego jest w tym momencie podzielony pomiędzy Savoy i Imperium Osmańskie. Trzeba będzie sobie poradzić z tym konkurentem. I teraz do końca gry tańsze anektowanie o 10%. Chociaż muszę przyznać, moje zarobki w tym momencie są żałosne. I chyba powód tego znalazłem, trochę zaniedbałem autonomię w moim kraju. Bywa tak czasem. Na moje szczęście agresywna ekspansja bardzo szybko mi spada. Zobaczcie, po Aragonie, 2 lata później, praktycznie nikt nie pamięta. Wreszcie też mogę sobie pozwolić na już racjonalną rozbudowę floty. Pójdziemy w ciężkie okręty, bo wciąż mamy mały limit floty, ale więcej niż 12 okrętów, a przynajmniej wojna z Wenecją, a ona zawsze ma potężną flotę. Mogę podbić dużo prowincji afrykańskich, chociaż tak niekoniecznie, tylko jedną. Ech, znowu nie jestem papieżem. I cyk, niszczymy armię portugalską. Okazja, ekskomunika na Wenecję, atakujemy od razu. Serio, nie ogarniam tego. Świat się wkurzył o Margrabię, o olał Aragon. Chyba
nie mam wyboru i muszę Austrię wezwać do tej wojny, bo już widzę, że zajęła pozycję do ataku. Pierwsza forteca. Oh my god, to jest gigantyczna flota. No moja nie ma z nią najmniejszych szans. Więcej okrętów. Coś francuska armia nie wraca do siebie, ale dobrze, będzie mi tłumiła bunty. Udało mi się pokonać wedecką flotę, bo nie było jej tutaj po prostu. I może uda się nam wejść na wyspę. Jest, mamy to! I teraz uciekamy, bo wracają. I austriacka flota wystawiona. I powiem szczerze, aż tak dużo nie podbije, jak myślałem. Poczekajmy do grudnia i zdobywamy Wenecję. Republika raczej tego nie przetrwa. Kolejna kolejka zjadania wasali. Nie wierzę w to, jaki ja jestem czasem głupi. Ja cały czas nie rozdałem dodatkowych podatków. Przepraszam, ale to naprawdę był jakiś dziwnie ociężały dzień, kiedy nagrywałem odcinek z tego kraju. Teraz przede mną bardzo długi okres tłumienia buntów i nadrabiania technologii administracyjnej. Czy mamy jakieś misje stricte ekonomiczne tutaj dla nas? Porty i podbój. Podbój Burgundii, to nie. Podbój Wenecji. Podbój Cypru. Same podboje. A, chwała Savoyowi. No, tu bym mógł się tego domyśleć. Tylko to nie ten węzeł handlowy. Oh my fucking god. Ja naprawdę jestem takim głąbem? Ja naprawdę cały czas kolektowałem w Szampanii? Naprawmy ten błąd. Przy okazji reformacja protestancka. I szczerze mówiąc, sam planuję nawrócić się na protestantyzm. To jest za mocna religia. Obecnie. A dla nas będzie jeszcze lepsza, zwłaszcza jak na czwartej poziomie reformy dostaniemy kolejne poprawienie reputacji i dyplomatyczną reputację. To jest bardzo mocne. Naprawiam błąd ze stolicą handlową i od razu lepsze udziały w rynku. A nawracanie w moim kraju zacznę od tych prowincji, które dają mi najwięcej jedności religijnej, żeby miał jak najmniejszą karę do produkcji w moim kraju. Miałem nie toczyć wojen, ale nie udało mi się. Chcę dokończyć podbój Tafali oraz Tunisu. Pieniądze od Portugalii. Pierwszy przywilej, który rozdam, to oczywiście siłę misjonarzy. Mamy sporo do nawracania. I teraz nasze granice wyglądają znacznie lepiej. Ciekawe, czyżby miała mnie połączyć ta sama dynastia z cesarzem austriackim? Bardzo ciekawe. Ja wydam przywilej na zwiększenie tolerancji religijnej w moim kraju. Myślę, że może nam się to przydać. Muszę przyznać, że kupiłem sobie nowych kolejnych wasali. A przynajmniej jeszcze jest zdobycie Bośni, tylko jest ona trochę za duża i Aragon staje mi się bardzo nielojalny. Tuż przed końcem poprzedniej ery odpaliłem sabaudyjską złotą erę. Trzecie idee to idee ofensywne, bo w tej erze zamierzam sporo podbijać i lepsza armia troszeczkę mi się przyda. Chociaż nie ukrywam, że bardzo dobre byłyby również dla nas idee wpływów, jak i administracyjne, zwłaszcza z połączeniu, więc pewnie będę je wybierał jako następne. Ostateczny upadek Wenecji. Wykorzystuję moment tego, że Hiszpania nie ma armii w Hiszpanii, bo z 63 tysięcy tylko 15 znajdowało się na kontynencie. Jak widzicie, bardzo szybko pada pod moją okupacją. A wszystko dla pieniążków i zerwania ich sojuszu z Austrią, żeby później można było o nich podbić jeszcze więcej. Założyłem jakiś święty zakon. Pierwsze rozwinięcie z ery to zdecydowanie wojny religijne. Jako, że chwilowo nastała era pokoju w moim kraju, chwilowo zaznaczam, wreszcie mogę utworzyć Sardynię Piedmont. I tak zdecydowanie chcę ich tradycje oraz ambicje. Co to za kolor seledynowy, no nie! Misje nasze pozostają bez zmian, a prezentują się następująco. Od początku mamy tańsze idee, poprawienie relacji, silniejszą dyplomację, silniejsze wojsko, możliwość tańszego korowania, developmentu i mniejsza agresywna ekspansja na końcu. Ej, one się różnią od tego, co jest na Wikipedii. Bo bym to robił wcześniej. Samo utworzenie Sardynii Piedmont naprawdę zwiększyło mi income o jakieś 30 golda. Widzę, że w Iberii niestety, powstaje nam tutaj konkurencja podboju Kastylii. A przed nami teraz możliwość zdobycia Rzymu, bo papież wreszcie stracił wszystkich swoich potężniejszych sojuszników. A ja to wykorzystam. Na chwilę zmniejszmy moją agresywną ekspansję zdobywaną, jak i możliwości podboju. Pamiętajcie, że to jest drugi bonus. Ograbmy wszystkie skarby kurii. W końcu tyle tam płaciliśmy, a teraz wszystko będzie nasze. Wreszcie mogę też stać się imperium. Oh my god, ale i tak wkurzę świat. I to bardzo. Tej koalicji by nie było, gdybym miał rozwinięte idee na maksa. No ale trudno. Przecież nie będę czekał ze zdobyciem Rzymu. Aha! No trochę to ułatwiałoby teraz dalszą sprawę i rozgrywkę. Ale że Polska w koalicji? Tego się nie spodziewałem. Na szczęście mam alpejskie fortyfikacje, których oni raczej nie przejdą. I wreszcie staliśmy się potęgą południa. Ta misja jest naprawdę przepotężna. Pięknie nasze imperium się prezentuje po integracji najważniejszych moich wasali. I trzeba przyznać, że basen Morza Śródziemnego w zasadzie jest podzielony w tym momencie pomiędzy dwa kraje. Czyżby szykowało nam się starcie? Czyżby pewne imperium miało zostać odtworzone? Nie wiem, zobaczę. Ale na pewno w tym odcinku możecie zobaczyć odbudowę Imperium Kartaginy i zniszczenie totalne Rzymu. Polecam. Dziękuję też wszystkim wspierającym. Bez was nie byłoby możliwe tworzenie treści na ten kanał. Save do tej kampanii, jak zwykle na Discordzie jest dla was dostępny.